Przecież parę miesięcy temu porządkowaliśmy książki w bibliotece. Tak, ale wtedy z powodu bałaganu, a teraz to dla mojej przyjemności. Nazywam to książ-sortowaniem. 3 dni poświęcone wyłącznie porządkowaniu książek. Czy znasz coś bardziej relaksującego? Tak, manikur pazurków, masaż, kąpiel z pianką. Ale ty wcale nie czekałaś na odpowiedź, prawda? Opracowałam jeszcze lepszy system układania książek. Zmniejsza czas potrzebny na znalezienie książki, której szukasz prawie o 3/4 sekundy. Wow, tak dużo? Widzisz to? Co najmniej 20 tysięcy tomów do ułożenia! Czeka nas wspaniały długi weekend! Ale na pewno znajdziemy też czas na manikur pazurków i masaż grzbietu. Tak! To będzie najlepszy długi weekend! Żartowniś Discord. Jakie dziwne żółte kółko na niebie. Co to jest? No dobra, dobra. Faktycznie przez chwilę nie widzieliśmy słońca. Dla ciebie to chwila? W bibliotece siedzieliśmy całe 3 dni. Tak, ale to były 3 bardzo produktywne dni. Mimo tego, że zrobiłeś sobie 2-godzinną przerwę na manikur. Hej, obiecałaś mi manikur, więc poszedłem na manikur. Jakoś sobie przez ten czas poradziłam. Twilight. Cześć, Spike! Cześć, Rainbow Dash. Miło cię widzieć, Discord. Przećwiczyliście to powitanie? Skąd? Dlaczego tak uważasz? Daj spokój, Rainbow Dash. Co tu się dzieje? Sorki! Ja i Discord trochę się wygłupiamy. My tak mamy. Odkąd to? O, Twilight, my się po prostu doskonale razem bawiliśmy przez całe 3 dni. Można powiedzieć, że wręcz histerycznie. Podstępny wąż. Który lubi rozsrabiać. A to dobre, Discord. Naprawdę? To taki nasz wspólny żarcik z tego weekendu. Niezrozumiały dla tych, których tam nie było. Och, okej. Dobra, no to pogadamy później, Twilight. Pogadamy później, Twilight. To było dziwne. Odkąd to Rainbow Dash i Discord mają wspólne żarciki? Mniej więcej od jakichś 3 ostatnich dni, podobno. Hej! Nikt cię nie zmuszał do sortowania ze mną książek. Żartowałem, żartowałem! Rarity? Twilight! Wróciłaś ze swojego wypoczynku z sortowaniem książek. Moja droga, te porządki dobrze ci zrobiły na cerę. Dzięki! Świetnie się zrelaksowałam. I oczyściłam półki z tych starych książek, które chciałaś komuś przekazać. One nie są stare, skarbie. To vintage. Położyłam je tam. Dołożyłam jeszcze książkę mojego ulubionego kucyka, który projektuje dla gwiazd. Rokoko Fru Fru. O, uwielbiam ją. Jego. Oboje. Twilight. Widzę cię już po raz drugi w jednym dniu. Ależ ja mam szczęście. Czy nie byłeś z... Cześć, Twilight. Cześć, Spike. Jak poszło książ sortowanie? Doskonale. Czytanie, czy drogie to czytanie? Czytanie, czytanie! No nie, nie mogę, dobra jesteś! Stań, rumienię się. Istotnie zaczynasz zmieniać kolor na pomarańcz. Wybacz, skarbie. Wiesz, byliśmy z Applejack na farmie. No i... jak to wyjaśnić? Pozwól, że jej to namaluję, kochanie. Kochanie? Bo
widzisz. Przebywaliśmy na farmie Applejack, a w pewnym momencie pozamieniałem wszystkie drzewa w najbardziej... O, po co się oszukiwać? Tego naprawdę nie da się opisać. Powinnaś po prostu tam być z nami. Zaproponowalibyśmy, żebyś z nami poszła, ale nie chcieliśmy ci przeszkadzać w układaniu. Wiemy, że książki są dla ciebie ważne. I jestem pewien, że to było o wiele ważniejsze niż ta nasza wspólna zabawa. Doceniam to, dzięki. A propos książek, chyba muszę już wracać. Rainbow Dash zadaje się z Discordem. Rarity twierdzi, że zrobił coś bardzo śmiesznego. To musiał być niezły weekend. Komuś jest przykro, że coś przegapił? No coś ty. A was co tak ubawiło? O, po prostu przypominamy sobie nasz najlepszy weekend w historii. Wszędzie go dzisiaj pełno, nie sądzisz? O, na czym to ja? A tak, właśnie kończyliśmy zupę, a wtedy Applejack mówi: kopytka z masłem orzechowym, fuj, za żadne skarby świata. Nie rozumiem. To było takie śmieszne. Szkoda, że nie zrobiłyśmy dla ciebie zdjęcia. To może jej pokażę. To nawet zabawne. Cóż, myślę, że atmosfera robi się trochę jakby gęsta. Trochę jakby gęsta. Oj, jeny Twilight. Lepiej ty powiedz, jak tobie minął weekend? Bardzo fajnie. A jednak wyglądasz smutno. Czy jakiś kucyk potrzebuje przytulaska? Nie jestem smutna, cieszę się. Cieszę się, że tak dobrze się razem bawiliście. Wspólne żarciki tworzą między przyjaciółmi trwałą więź. Tak mi przykro, że ta więź tworzyła się wtedy, kiedy ty siedziałaś w zamku z książkami. O, nie musisz się martwić o Twilight. Na pewno świetnie się bawiła, porządkując te książki. Znowu. Jestem przekonana, że bawiłam się tak samo dobrze jak wy. Nie mogę uwierzyć, że ominęło mnie tyle rzeczy. No, wiedziałem, jesteś zazdrosna. Spike, jestem księżniczką przyjaźni. Nikomu nie zazdroszczę. Szkoda, że z nimi nie byłam, bo takie doświadczenie mogłoby mi pomóc w moich obowiązkach. No, a konkretnie? Jeśli nasze przyjaciółki tak świetnie się bawiły z Discordem, to musi mieć coś wspólnego z sytuacjami, które wspólnie przeżyli. Jeśli się dowiemy o tym czegoś więcej, to może być przełom w nauce o przyjaźni. Tak myślę. A ja to wiem! Jeśli książ sortowanie było fajne, to to może być jeszcze fajniejsze. Dzięki, że przyszliście. Zaprosiłam was tu, bo mam ważną sprawę. Uwielbiam ważne sprawy! Chciałabym się dowiedzieć, jak te śmieszne chwile wyglądały. Wykorzystam te dane do szerzenia przyjaźni w całej Equestrii. To rzeczywiście niezły pomysł. Świetnie. To na początek ten wąż. Nie wiem, czy umiem to opowiedzieć. To było takie śmieszne. O, ale musimy, dla wspólnego dobra. Zaczęło się tak, że pomagaliśmy babci Smith w ogrodzie. Masz na myśli moją siostrę Applebloom? Ja tam was nie odróżniam. A wtedy Rainbow Dash zobaczyła węża. Ja myślę, że to był wąż ogrodowy. To był gumowy wąż. Super jadowity. A ja pamiętam, że to był długi kij, który wyglądał jak wąż i który był podobny do żmii. A potem my go odpędziłyśmy! A on zaczął nas gonić! Ten wąż? Ta żmija? Czy kij? Ten wąż! Żmija! Ten kij! No mówię ci, ledwo uszliśmy z życiem. Czyż to nie jest zabawne? Szkoda, że tego nie widziałaś. Ja muszę to zobaczyć. No ale wiesz, to już się wydarzyło. Czy proponujesz podróż w czasie? Absolutnie nie. Podróże w czasie to nie jest coś, co służy do zabawy. Ale powinniśmy odtworzyć tę zabawną sytuację. O, ależ to jest genialny pomysł. To może zaczniemy od obiadu, który rozpoczął ten fantastyczny weekend, który cię ominął.
I to na pewno był ten stół? A czy to aż takie ważne? Jeśli chodzi o badania, wszystko jest ważne. Jedna drobna zmiana może zepsuć eksperyment. To był ten stolik tutaj. No dobrze, więc siedzieliście przy stole i co było dalej? O, najpierw wyraziłam swoją opinię, że nie podoba mi się karta dań, Przepraszam na chwilę, ale właśnie coś zauważyłem. Tak? Chodzi o obrus. Ma inny kolor niż obrus, który leżał na stole omawianego dnia. Naprawdę? On ma rację. Tamten obrus był czerwony. Pamiętam to, bo nie pasował do liter na karcie. Mam nadzieję, że nie zamierzacie z tego powodu zmieniać obrusa, co? O, ależ zdecydowanie tak. Zmiana jednego elementu może zepsuć cały eksperyment. Twilight tak powiedziała. Czy zauważyłyście coś jeszcze, co było inne? Choćby to był drobiazg? Ja zauważyłam parę rzeczy. Ja też! Doskonale. Odrobinę bardziej w lewo? Nie, moje lewo. Dobra, jeszcze troszkę. Jeszcze nie, nie, daj w prawo. Chmura nad naszym stołem wyglądała jak deser lodowy. Subciu! Nie, nie, nie. To jest temperatura pokojowa. Kelner! Kelner, proszę tutaj. Nie? Zero? Na pewno niczego nie pominęliście? Może był jeszcze jakiś szczegół na obiedzie, który wam umknął? Nie wiem jak wy, ale ja mam poczucie, że byliśmy bardzo dokładni w naszych staraniach, aby opisać najdrobniejsze detale naszego cudnego spotkania. O, tak, ja też tak uważam. Tak, Twilight. Jeżeli dotąd tego nie pojęłaś, to myślę, że już tego nie zrozumiesz. Ale mi bardzo zależy, żeby to zrozumieć. Dla dobra całej Equestrii. Cóż, może powinniśmy ponownie przejrzeć wszystkie dane? No jasne! Jest jeszcze jeden element, którego nie wzięliśmy pod uwagę. Jaki? Ty! Ja? Ciebie wtedy nie było wśród nas. Choćbyśmy nie wiem jak się starali, to nigdy nie odtworzymy tych weekendowych zabaw dokładnie co do joty. Bo ty chcesz na to patrzeć, a tam ciebie nie było. To brzmi sensownie. Dowodzi to jednoznacznie, że chwil beztroski i zabawy w gronie przyjaciół po prostu nie da się zrekonstruować, żeby ktoś inny mógł wziąć udział w tym doświadczeniu. To również brzmi sensownie. Nie martw się, skarbie. Jestem pewna, że będą inne okazje, abyś mogła doświadczyć tego luzu i zabawy w towarzystwie Discorda. Tak, i na pewno będzie tak samo. Histerycznie. Też tak sądzę. Nie kupuję tego ani przez chwilę. Mówię ci, Spike, że w tym na pewno tkwi jakiś podstęp. No. A jeśli się mylisz, może daj sobie spokój i przyznaj, że jesteś zazdrosna. Nawet jeśli nie bawi mnie to, co się stało, powinnam zrozumieć, dlaczego one się śmieją. Czemu uważają, że tak świetnie i superowo się razem bawili? Ale ja tego nie pojmuję, bo to nie ma sensu. Niektórych rzeczy nie da się wyjaśnić. Nasze kumpelki uważają, że spotkało je coś wspaniałego, ale nie, stało się coś strasznego. Jak nie uwolnię ich od klątwy, to kto wie, co się zdarzy? Klątwa? Chodźmy, Spike! Nie ma czasu do stracenia! Zekoro, co o tym myślisz? Czy zdejmiesz czarę Discorda? A dlaczego powiedziałaś, że jakiś czar na nie działa? Bo twierdzą, że się dobrze bawią z Discordem. A, zabawa z Discordem to dziwna rzecz. Ale czy na pewno trzeba odrzucić ją precz? Wierz mi, one by się aż tak nie śmiały, gdyby nie były pod wpływem czarów. To nie było zabawne. Ja znam się na żartach. No dobrze, tym eliksirem wszystkich uraczysz, a wtedy całą prawdę zobaczysz. Zaraz, skoro to jest eliksir, to co się waży w twoim kotle? To ogrzewa jaskinie i daje miłe oświetlenie.
ale jeśli mam być szczera, to chodzi raczej o wrażenie. Ciekawe, dlaczego ściągnęła nas tu tak wcześnie. Może kolejna przygoda z mapą? Nie, żadnych świecących znaczków! A może to nie chodzi o przygodę, tylko chce nam powiedzieć, co jej się dzisiaj śniło. Hej, dziewczyny! Uuu, co za humor! Mam świetny humor. Dzisiaj będziemy się wspaniale bawić. Jedna mała mikroskopijna prośba przed tą zabawą. Chcę, aby każda z was wzięła łyk eliksiru, żeby zdjąć klątwę Discorda. Że jak? Nie wstydźcie się. Po co, że Discord rzucił na was czar i myślałyście, że się dobrze bawicie? I macie te swoje wszystkie żarciki, z których tak się bez przerwy zaśmiewacie. To normalne. Nie zdołałyście się obronić. Ja to rozumiem. To żarty? Twilight, skarbie, spędziłyśmy wesołe chwile z Discordem. O ile pamiętam, cały wczorajszy dzień odtwarzałyśmy je dla ciebie. Aha, albo tylko wydawało wam się, że były wesołe, ale nie były, bo działała na was magia, przez którą myślałyście, że się bawicie. W jaki znowu nawóz wsadziłaś nos, Twilight? Przyznajcie, nie chcecie się napić tego eliksiru, bo gdzieś w głębi duszy wierzycie w to, że Discord jednak może was mieć w swojej mocy. Twilight, jak możesz mówić coś takiego? Discord jeszcze czasem popełnia błędy, ale ty oskarżasz go o to, że jest do cna zły. Tak! A na domiar złego uważasz, że my nie potrafimy poznać, czy on rzucił na nas czary? Za kogo nas masz? Właśnie! Za kogo ty nas masz? Wyśmienita! Mogę dolewkę? Cześć, Twilight! Czy nasz gang wspominał, że będziemy dzisiaj spędzać razem czas? Nasz gang? Tak! Gang kopytek w maśle orzechowym. To mnie ciągle śmieszą! Masz swoją teorię o czarach. Śmieszne dla tych, co tam byli. Ale mnie tam nie było. Ja nie byłam z wami. Może to moja wina, że zostałam w domu i układałam książki zamiast żartować, śmiać się i spędzać czas z przyjaciółkami. Ale ja tego nie zrobiłam, prawda? Ale wy tak. Byłyście tam i... Nie byłam z wami. Ominęło mnie coś. A widząc, jak żartujecie sobie z czegoś, czego nie rozumiem, sprawiło, że poczułam... Zazdrość? Nie. Księżniczka przyjaźni nie może być zazdrosna. Oczywiście, że może, Twilight, ale żadna z nas cię nie potępia. Przykro nam, że poczułaś się pominięta. Wy nie zrobiłyście nic złego. Przecież wolno wam się dobrze bawić beze mnie. A tobie wolno być trochę zazdrosną z tego powodu. Jeśli przyznasz się przed sobą, że właśnie to czujesz, wtedy to uwolnisz. I no wiesz, nie proś nas, żeby odtwarzać wszystko, co się działo, kiedy ciebie nie było. Oczywiście to by się nie wydarzyło, gdybym nie namawiał wszystkich kucyków, żeby cię nie zapraszały w ten weekend. Chciały, żebym była z nimi? A ty je przekonałeś, żeby mnie nie zapraszały? Cóż, myślałem, że lepiej ci nie przeszkadzać, ale widzę, że powinniśmy. O, czuję się tak okropnie. Nie wyglądasz, jakbyś czuł się okropnie. Lepiej? Chwila, moment. A może to dlatego nie chciałeś zapraszać Twilight, bo chciałeś, żeby poczuła się pominięta. Powiedz. Jasne, że nie. Ta historia z zazdrością to był szczęśliwy przypadek. Myślę, że możemy się zgodzić, iż Twilight nauczyła się dziś czegoś ważnego. Że nawet ona może czuć się zazdrosna. I że powinna się przyznać, że to właśnie czuje, zamiast wypierać to uczucie i udawać, że tak nie jest. O. Czy dobrze się bawiłem, patrząc, jak próbuję odtworzyć nasz weekend zabawy i udaję, że to dla dobra nauki? O, jak najbardziej! Ale najważniejsze jest to, że ja nigdy nie zamierzałem wzbudzać w Twilight zazdrości. To jest coś, co dawno ja mógłby zrobić. Nie cieszysz się, że się zmieniłem? Pytam, nie cieszycie się, że się zmieniłem? Halo,
Pamiętacie, co było na farmie Applejack? Super się bawiliśmy! Nie? Zero? Serio? Nikt się nie śmieje? Histerycznie? Tak, no, Discord, myślę, że te żarty się znudziły. To by nas rozśmieszyło tylko wtedy, gdybyś na nas rzucił jakieś czary! Nie gadaj. Trzeba być kompletnie szalonym, żeby pomyśleć, że on zrobi coś takiego. No a co powiesz teraz, Pinky? Że musimy wypić jakiś eliksir, żeby zdjąć te czary? Co? Z czego się śmiejecie? Daj spokój, Discord. Czy naprawdę chcesz mieć to czarno na białym? Ja nie rozumiem. Czy ktoś może mi powiedzieć, co was tak śmieszy? Czy ktoś mi powie? Halo! Mówię do ciebie! Do ciebie! Do ciebie! Czy powiedziałem coś śmiesznego? Ja naprawdę nie rozumiem, o co chodzi. Czuję się wykluczony. Wcale mi się to nie podoba. Sorki, stary. Chyba coś cię ominęło. Ha ha ha!